Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwamy. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych to przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Na temat tego zacnego człowieka, którego setna rocznica śmierci, powołania do domu Ojca przypada już za dwa dni, 16 grudnia. Na jego temat będziemy rozmawiać z naszymi zacnymi gośćmi. Witamy bardzo serdecznie, możemy powiedzieć, rodzinę błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Mamy z nami trzy córki duchowe oraz współbrata. Bardzo serdecznie witam siostrę Cecylię Dudę ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Jest z nami siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej. Jest z nami pani Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Jest z nami również brat Wojciech Sugier ze Zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów. Bardzo serdecznie witam. Witamy, szczęść Boże. Córki duchowe, współbrat. Błogosławiony Honorat Koźmiński, przepiękna postać, bardzo bogata postać, bardzo też płodna, można powiedzieć, duchowo postać, o czym za chwileczkę sobie powiemy. Nim jednak przejdziemy do samej osoby błogosławionego Honorata Koźmińskiego, może zwróćmy uwagę, w jakich czasach przyszło mu żyć. Zarysujmy ten kontekst historyczny, aby zrozumieć też pewnego rodzaju jego odniesienia, jego poczynania. To nam bardzo pomoże w dalszej dyskusji. Siostro Cecylio, czy mogłaby nam siostra przybliżyć to środowisko społeczne, środowisko historyczne tych czasów, w których przyszło żyć błogosławionemu Honoratowi Koźmińskiemu? Warto tutaj podkreślić, że ojciec Honorat żył w bardzo trudnych czasach, kiedy Polska była pod zaborami. To były też próby powstańcze, a więc różne trudności, jakie mieli Polacy. I ojciec Honorat, może zacznę od takich trzech etapów. Ojciec Honorat w Warszawie, już jako kapłan, ojciec Honorat w Zakroczymiu i w Nowym Mieście nad Pilicą. Warto zaznaczyć też, że ojciec Honorat otrzymał święcenia kapłańskie 27 grudnia 1852 roku. Od samego początku dał się poznać jako wybitny kaznodzieja i, jak można powiedzieć, taki pasterz dusz. Dlatego też w wielu kościołach warszawskich zapraszano go, by głosił kazania, a do jego konfesjonału cisnęły się rzesze dusz, a zwłaszcza młodych, by szukać pomocy. Młodych, by szukać też wskazówek do dalszego życia. Siostro, zanim przedstawimy może tak dokładnie sylwetkę błogosławionego Honorata, jego poszczególne działania, to czym się zajmował, całe jego takie bogactwo, prawda? Może właśnie wróćmy jeszcze do tego tematu utożsamienia, ustanowienia w tych czasach. Może poprosimy panią Krystynę o to, żeby wprowadziła nas w ten klimat tych czasów. Jak już było tutaj wspomniane, to był czas rozbiorów. Polski nie było na mapie Europy, a Polacy byli. I Polacy chcieli, aby to państwo odżyło. Były próby powstańcze, skończyły się fiaskiem. Były też takie problemy związane z sytuacją, że ludzie, którzy brali udział w powstaniu i widzieli, że nic z tego nie wychodzi, zaczęli myśleć, co dalej. Niektórzy byli wywożeni na Syberię. W Polsce okazywało się, że niektórzy coraz bardziej wątpili, że jakiekolwiek powstanie coś da. Coraz więcej osób myślało o tym, co zrobić, żeby odrodzić społeczeństwo, które ma przetrwać.
bo wiadomo, zaborcom zależało bardzo na tym, aby skasować i kulturę polską, i język, i religię, która była związana z całą polskością, a polskość z religią. W społeczeństwie polskim jeszcze zachodziła taka sytuacja, że rosła jakby taka dysproporcja między kobietami a mężczyznami. Coraz więcej kobiet było w armii mężczyzn, bo mężczyźni albo wyginęli w powstaniu, albo byli zsyłani. Kolejny problem to powstające fabryki, powstające nowe miasta, które wiązały się z tym, że powstawały nowe grupy społeczne, a więc robotnicy, drobni urzędnicy. Ubożała też szlachta, która taka zubożała przechodziła do miasta. Często byli to robotnicy, kobiety z tej zubożałej szlachty zajmowały się nauczaniem, w gorszych sytuacjach szwalnią, prawda. Doszło też do uwłaszczenia chłopów, co niekoniecznie było korzystne dla społeczeństwa, dlatego że w momencie, kiedy chłop miał swoją ziemię, a miał dzieci, tą ziemię dzielił. Nie mógł jej dzielić w nieskończoność, więc młodzi ludzie szli do miasta. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Często bardzo młodzi, kilkunastoletnie dziewczyny szły do miasta, gdzie podejmowały pracę albo jako służące, albo w fabrykach. Więc to była taka sytuacja zupełnie tworzącej się nowej rzeczywistości w Polsce. Coraz uboższa wieś, miasto, które miało bardzo różne oblicza i Polska, która musiała się obronić swoją ideologią polskości. I w tej rzeczywistości przyszedł na świat Wacław. Tak. Wacław, bo tak miał na imię od chrztu późniejszy honorat Koźmiński. Bracie Wojciechu, jak w tej rzeczywistości, tak bardzo złożonej rzeczywistości w naszym kraju, w naszej ojczyźnie, dojrzewało powołanie w młodym Wacławie? No tak, chcąc mówić o jego powołaniu, trzeba powiedzieć, że jako młodzieniec przeżył właściwie swoje nawrócenie w Cytadeli Warszawskiej. I to był taki bardzo trudny dla niego czas, który łączył się również z tym, że utracił wiarę. Dzięki modlitwie matki został przyprowadzony, jak sam później mówił, po raz kolejny do Boga, chociaż no, bluźnił mu w celi w Cytadeli. I to później przez całe życie właściwie wracał do tego wydarzenia. No i później w tym młodym sercu młodego człowieka rodzi się powołanie zakonne. No i wybiera zakon braci mniejszych kapucynów. W tamtym czasie był to dosyć surowy zakon sprowadzony przez Jana III Sobieskiego w XVII wieku do Polski. I właściwie pierwsze kroki kieruje na początku oczywiście do Warszawy. Stamtąd zostaje wysłany do Lubartowa, gdzie będzie odbywał nowicjat. No i tam wszystko się zaczyna. Pierwszy rok nowicjatu, później dopiero przechodzi studia filozoficzne, teologiczne. No i zaczyna pracę. Chyba pierwszy właściwie placówka to była Warszawa właściwie. Tam zaczyna pracować i tam się rozwija właściwie dalej jego życie duchowe, później w tak dramatyczny sposób przerwane poprzez zabory i z Warszawy właściwie przeniesiony do Zakroczymia, gdzie zaczyna to całe swoje dzieło potężne. Natomiast to, co chciałbym jakoś szczególnie podkreślić, to właśnie to, że to, co zachwyciło go, co jakoś tak szczególnie go dotknęło, to tak mi się wydaje, duchowość franciszkańska, chociaż ona nie zawsze jest okazywana. Jakoś tak często przedstawia się honorata w różnych formach duchowości, zapominając niekiedy o tym, że był kapucynem, czyli właściwie żył duchowością franciszkańską. Oczywiście no, czasy były trudne, więc dostęp do jakiejś literatury czy źródeł franciszkańskich też nie był zbyt łatwy. Dlatego też te różne rekolekcje, które odprawiał, czy duchowość ignacjańska, czy karmelitańska, korzystał po prostu z czego można było. Natomiast kiedy patrzymy na jego życie i próbujemy odnaleźć jakieś ślady duchowości franciszkańskiej w nim, no to zresztą później to zawarł też w swoich dziełach, to widać wyraźnie, że Pan Bóg prowadził go drogą świętego Franciszka z Asyżu. Zresztą tak sam mówił
w jednym ze swoich dzieł, że jeśli ktoś został powołany przez Boga na tą drogę życia franciszkańskiego, to w swoim życiu przez podobieństwo, przez pewną analogię będzie odnajdywał te same ślady i wydarzenia, które miały miejsce w życiu świętego Franciszka. I właściwie tak się działo przez całe jego życie. Te ślady były rzeczywiście obecne. Tak też mówił swoim braciom i siostrom, nie tylko tym, z którymi żył w zakonie, ale też tym wszystkim zgromadzeniom, które zakładał. Prowadził ich drogą rzeczywiście serafijskiego ojca, świętego Franciszka. I to była droga, która no, nie dlatego, że od strony może od razu treściowej, chociaż też bardzo wiele treści, o których pisał, były związane właśnie z tą duchowością. To on pokazywał niejako pewne wydarzenia związane z nawróceniem człowieka, później z rozwojem duchowym. Taka ciekawa sprawa, dlatego że myślę, że ważna też dla nas dzisiaj, bo mówiąc właśnie o tym, że człowiek w życiu odkrywa pewne ślady i wydarzenia, które działy się w życiu świętych, nawiązywał do takiej starej legendy, którą sobie nasi starsi bracia opowiadali, że kiedy człowiek się rodzi, święci w niebie sważą się między sobą, według którego stylu życia, jakiej duchowości dojdzie on do zjednoczenia z Panem Bogiem. Nie? No i mówi, w jego życiu na pewno wygrał święty Franciszek. I później tak to przedstawiał właśnie w źródłach, nie? Że pokazywał poszczególne fakty i wydarzenia, które miały miejsce w życiu świętego Franciszka, jakieś takie ważniejsze momenty. Próbował je odnajdywać w życiu świętych sobie znanych, a później szukał nawet ich w życiu swoich braci czy tych sióstr, które Pan Bóg przyprowadził do niego. I tak właściwie wyglądała ta cała jego droga życia duchowego. Bardzo ciekawa, nie? No tak by to wyglądało. Był to człowiek, który nie bał się pytać, nie bał się poszukiwać, bo widzimy ten początek jego życia, prawda? Ten czas młodzieńczy był naznaczony nawet tym, że gdzieś odszedł od Pana Boga, tak, że tak, tą tak, wiarę tak. Wręcz utracił, jak czytamy w jego życiorysach. I później to doświadczenie cytadeli, choroby bardzo dużo mu dało do myślenia i pewnego rodzaju ukierunkowania na to, co tak bardzo istotne w życiu. I pozwoliło mu też odnaleźć się i ukierunkować dalej swoje życie. To doświadczenie trudu, cierpienia w swoim życiu. Także widzimy, jak też bogatym człowiekiem jest i też człowiekiem, który od skrajności, bo od utraty wiary, po aż zaszczyty bycia człowiekiem świętym, błogosławionym. I w takiej rzeczywistości wstępuje do zgromadzenia braci mniejszych kapucynów, zafascynowany tą duchowością franciszkańską. A siostro Cecylio, jaka w ogóle była sytuacja w tym czasie zakonów? Tak jak ojciec tutaj wspomniał, że była trudna sytuacja, w pewnym momencie została ta gorliwa praca ojca Honorata w Warszawie przerwana. Tam warto jeszcze zaznaczyć, że od samego początku troszczył się o rozwój życia religijnego. Zakładał kółka żywego różańca, które miały charakter nie tylko religijny, ale także społeczny. Troszczył się i opiekował się trzecim zakonem franciszkańskim. Warto też jeszcze podkreślić, że spieszył z pomocą duchową uwięzionym, znając grozę więzienia z własnego doświadczenia, gdzie przebywał jako młodzieniec przez 11 lat w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. I tutaj, kiedy przyszedł rok 1864, a więc upadek powstania styczniowego, pociągnął za sobą kasatę zakonów. Rząd carski, można powiedzieć, że wiedział, gdzie najbardziej bije serce polskości. I w to miejsce jakoś mocno uderzył. W jednym z raportów władz carskich czytamy tak mniej więcej, że żeby była taka rzeczywista walka z Kościołem, to trzeba zniszczyć zakony. I dlatego z 27 na 28 listopada 1864 roku ze 197 klasztorów
114 zostało zlikwidowanych, 35 pozostało jako tak zwane klasztory etatowe, 48 jako klasztory nieetatowe, a więc praktycznie pozostawione do likwidacji. Co jeszcze ważnego, że klasztory, które ocalały, miały ograniczoną działalność duszpasterską, pastoralną, wszelką działalność. I jeszcze majątki klasztorów zostały zlikwidowane. Zakonnicy otrzymali bardzo niskie pensje, które nie wystarczały im na utrzymanie. A więc można by powiedzieć, że życie zakonne miało być w ten sposób zlikwidowane. Zakonnicy mieli wrócić do swoich domów, ewentualnie wyjechać za granicę. I tutaj może taka ciekawostka, że rząd carski ofiarowywał 150 rubli rocznie tym, którzy wyjeżdżali za granicę, a ponieważ było mało chętnych, którzy chcieli wyjechać za granicę, podniósł stawkę do 225 rubli rocznie, ale tylko w pierwszym roku. Ale wracamy do ojca Honorata. Ojciec Honorat wraz ze swoimi współbraćmi został wywieziony do Zakroczymia w bardzo, bardzo trudne warunki. Jego duchowość jest wspaniała, bo ten fakt odczytuje jako dar opatrzności Bożej. Mówi, tu opatrzność nas postawiła, tutaj pracować będziemy. Miał nawet propozycję wyjazdu za granicę. Także troszczył się, żeby jego bracia nie wyjeżdżali za granicę. Do jego konfesjonału zaczęły cisnąć się młodzi ludzie, którzy chcieli wyjechać za granicę, bo tutaj nie mogli wstąpić do zakonów. Klasztory były zamknięte dla kandydatów. Ale ojciec Honorat, widząc taki wielki wpływ życia zakonnego, a doświadczenie miał z własnego życia wewnętrznego, jak on troszczył się o to, żeby pomagać też społeczeństwu, pomagać wszystkim potrzebującym. I dlatego też nie pozwalał, żeby młode osoby wyjeżdżały za granicę, bo uważał za wielką szkodę pozbawić kraj tak wspaniałych ludzi, którzy mogliby swoją modlitwą, swoim życiem przyczynić się do odnowy moralnej społeczeństwa, też być przykładem dla innych. I w ten sposób zakładał kolejne zgromadzenia, zaczynając od Zakroczymia. Tam założył najwięcej tych zgromadzeń. To było bardzo ważne, ale rząd carski widział też, że ojciec Honorat pracuje bardzo dużo, ściąga do Zakroczymia bardzo dużo ludzi z dalekich stron też i że on ma wielki wpływ na tych ludzi. Dlatego też po 28 latach, w roku 1892, zostaje również skasowany klasztor w Zakroczymiu. Ojciec Honorat zostaje przewieziony, właściwie za klasztor, zakonnicy przewiezieni do Nowego Miasta, a ojciec Honorat przebywa tę trasę 120 czy ponad 120 kilometrów pieszo. Ale i w Nowym Mieście rozpoczętą działalność zakonotwórczą kontynuuje, ponieważ widzi taką potrzebę. On wszystko to wypływało z jego życia wewnętrznego. Najistotniejsza pobudka do działalności zakonotwórczej to był patriotyzm, czyli pomoc narodowi. Ale pamiętajmy, że sytuacja polityczna była dla ojca Honorata, możemy powiedzieć, tylko takim tworzywem, a nie ostateczną determinatą do tworzenia tak specyficznego kształtu życia zakonnego. I jeszcze może parę słów o nim, że ojciec Honorat wiedział, że owoce jego pracy jako zakonnika, jako kapłana zależą od jego życia wewnętrznego. Dlatego też jego domeną było: chcę być świętym z jakąkolwiek ofiarą. Czyli spójrzmy, kolejne takie ciekawe doświadczenie. Tutaj
moment nawrócenia w sytuacji cierpienia, sytuacji choroby. Tutaj z drugiej strony uświadomienie sobie i dostrzeżenie wagi i roli zakonów w tej sytuacji, kiedy one zostały skasowane na ziemiach polskich. I tworzy się w Honoracie taka iskra, aby to rozdmuchać, aby te zakony, które zostały zniszczone, aby jakoś tej sytuacji zapobiec, widząc, jak ważną rolę odgrywały na ziemiach polskich. I znalazłem takie piękne słowa błogosławionego Honorata. Życie zakonu jest instytucją boską i ustać nie może, bo bez niego nie mogłoby być wypełniona Ewangelia Święta. Dlatego Duch Święty nie przestaje pobudzać powołań do tego życia nawet w czasie prześladowania. Gdy więc dusze tak powołane nie mogą mieć sposobności poświęcania się jawnie Bogu dla braku klasztorów, muszą obmyśleć sposoby służenia Bogu skrycie. I jak teraz do tych słów Honorata ma się rzeczywistość? Ta płodność duchowa błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Pozwolę sobie zacytować tekst, który Honorat napisał do hierarchii kościelnej, gdy pytano go właśnie o zgromadzenia zakonne. Napisał tak, że niech będzie wiadome to wszystkim, że Honorat żadnych zgromadzeń nie zakładał. To Duch Święty przyprowadził mu kobiety, mężczyzn i one te dusze pragnęły czegoś więcej, czegoś bardziej, a ja im tylko wskazałem drogę życia. I to jest właśnie to, co powiedziała przede mną siostra Cecylia, że doświadczenie wewnętrzne ojca Honorata to był element ukrycia. Gdy zamknięto go w klasztorze w Zakroczymiu, ograniczono jego działalność praktycznie w pewnym momencie już tylko do spowiadania, to pisze sam w notatniku duchowym, że zaczyna rozważać Ewangelię i patrzy, że Jezus nie zawsze tylko i wyłącznie ogłaszał, że jest Zbawicielem. Zaczyna dostrzegać ten sposób przejścia przez świat Zbawiciela, gdzie on nie nosi nadzwyczajnych szat wyjątkowych, nie używa wyjątkowych tytułów, mieszka w normalnym domu, w zwyczajny sposób się narodził, mówię w zwyczajny w cudzysłowie, ponieważ wiemy, że z Ducha Świętego, ale była rodzina i ludzie z zewnątrz obserwowali normalną rodzinę. Przychodzi też przez świat, żyjąc w kulturze, religii i danym społeczeństwie, które wtedy istniało, nie wyróżniając się. I sam zaczyna to jakoś przeżywać i dostrzegać. I gdy później do niego zwracają się kobiety, mówiąc o swoim pragnieniu życia zakonnego i mówią, że, no, że w takim razie może wyjadą za granicę, skoro tu nie można, to ojciec Honorat mówi, ależ tak, właśnie tu można. Może właśnie naśladujmy Jezusa Chrystusa ukrytego. Ukrytego od narodzenia przez całe życie, aż ukrytego po dziś w Najświętszym Sakramencie. I to jest ten sposób życia, ten żar, który ojciec Honorat sam przeżył, nie mogąc być bardzo czynnym apostolsko. I zaczął ten żar zapalać młode dziewczyny, młode kobiety, do tego, żeby pociągać innych. Do Godeckiej na przykład, matki Godeckiej napisał taki tekst, że kto sam nie płonie, nie może zapalać innych. A zatem ten ogień, który był w nim, zapalał. Zapalał młode dziewczyny, młode kobiety, kolejne i aż tyle zgromadzeń. Ile? Bo obecnie? 14. A 26 to było na początku. Założył. Związane to było z różnymi przyczynami. To były kwestie grup. Nie każde zgromadzenie też było tak typowo zgromadzeniem zakonnym. Na przykład niewiasty czy mężowie ewangeliczni to były takie zgromadzenia żon, mężów, czyli takie jakby pewne stowarzyszenia, bractwa, ludzi, którzy chcieli żyć głębiej. A zgromadzenia zakonne, które są obecnie, tych 14 zgromadzeń, to zgromadzenia, które no można tak podzielić na takie dwie kategorie, że z jednej strony dotyczy to jakichś grup stanowych, zawodowych, społecznych i zgromadzenie oddane dziełom miłosierdzia. Ojciec Honorat widział i jedną, i drugą stronę w Kościele bardzo konieczną i potrzebną. Do dziś istnieje 14, prawda, zgromadzeń. I teraz tak chociażby patrząc, prawda, piękne panie, elegancko ubrane. I
Jak poznać, że siostry są siostrami? A po co poznawać? Żeby się inspirować chociażby. A to może właśnie powiem tak, że ojciec napisał, że nasze życie ma być ukryte i jawne jednocześnie. To znaczy ukryte ma być powołanie zakonne, a jawne ma być doświadczenie życia wewnętrznego, duchowego. I to jest inspiracja. Przecież nie cały świat ma być zakonnicami i zakonnikami, ale głębia życia duchowego ma być tak pociągająca, żeby ludzie pragnęli Boga. I to miały dawać siostry. I w każdym aspekcie życia ukrytego miały stawać się przykładem głębokiego życia duchowego. Tak pragnął honorat. I wobec tego jakby na przykład też tak troszeczkę naszym widzom, na wszystkim, tak osadzić rzeczywistość również sióstr. Chociażby jak ten konkretny dzień wygląda sióstr życia? W życiu ukrytym to jest życie połączone, vita mixta, mówi ojciec honorat, czyli formacja, życie duchowe i praca. Siostry mieszkają we wspólnocie, tak? Mieszkamy we wspólnotach, a to jest związane z rzeczywistością oczywiście życia zakonnego. To nie jest tylko, że mieszkamy we wspólnotach, tworzymy wspólnoty. Czyli mamy dom zakonny i wspólnotę sióstr. Życie zakonne nie polega na domu zakonnym, na habicie, prawda? Polega na konsekracji i na wspólnocie, którą tworzy się niekoniecznie mieszkając tylko pod jednym dachem, ale na jedności serc i ducha, to jest ta wspólnota o wiele ważniejsza niż tylko jeden dach, ale mieszkamy we wspólnotach i ta vita mixta to jest właśnie życie duchowe, które ma się przenikać z pracą i zależnie od powołania, od apostolstwa, od charyzmatu, zgromadzenia wykonują różne misje, to zależy tam, gdzie zostały przez ojca honorata posłane, albo dzieła miłosierdzia, bo tak też może być. I prowadzą właśnie tutaj życie konsekrowane, życie zakony, życie modlitwy. A dajmy na to właśnie zgromadzenie sług Jezusa, Pani Krystyno. Co jest taką myślą przewodnią? Tym bardziej, że też na przykład mamy siostrę Cecylię, a tutaj Panią. Dlaczego akurat Pani? Przecież Pani jest również też siostrą, prawda? No tak. To też prosilibyśmy o takie wyjaśnienie nam tej rzeczywistości, żeby tutaj nie wprowadzać takiego pewnego rodzaju znaku zapytania. Naszą myślą przewodnią była, wbrew temu tytułowi Pani, służba. Służba w ukryciu, służba służącym na początku. Dzisiaj służymy dziewczętom i kobietom, które pełnią nadal tą rolę służby innym, a także rodzinom, bo poprzez służące żeśmy trafiały do rodzin. W naszym zgromadzeniu od samego początku myśmy nie były jednolitą strukturą i wiele zgromadzeń honorackich też nie było jednolitą. Niektóre miały dwie grupy wspólnie żyjących i zjednoczonych. Myśmy na samiutkim początku miały aż 4 tak zwane kręgi. Wspólnie żyjące, zjednoczone, stowarzyszone i wszystkie sługi chrześcijańskie. Te wszystkie sługi chrześcijańskie były nawet wymieniane w konstytucjach zgromadzenia po to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że służymy wszystkim sługom i one czerpią z naszych zasług modlitewnych i pokuty. Słowo, to, że nie używamy tytułu siostra, to jest po prostu naturalny wynik i ukrycia, i wspólnotowości. Bo w rodzinie nie mówię do swojej siostry siostro, tylko po imieniu. Tak samo i tutaj, prawda? Nikt nie zwraca się normalnie na ulicy do kogoś pani księgowa czy pani pielęgniarka, tylko po prostu proszę panią. Więc z takiej zwyczajnej naturalności nie używałyśmy i nie używamy tych tytułów. Myślę, że fundament, który postawił ojciec honorat, dając nam naśladowanie ukrycia, życia ukrytego Pana Jezusa, był potem rozwijany w każdym zgromadzeniu. Jedność nie wyklucza różnorodności. I dlatego w rodzinie mamy różne wspólnoty i sług Jezusa, i służek, i wspomożycielek, i obliczanek, honoratek. Bardzo różne, różnym dziełom oddany, jest bardzo różną tradycją wewnętrzną, która jakby osadza się na tym fundamencie, który ojciec dał. Stronę życia duchowego kiedyś mówiło się pani matko, pani ojcze. Tak. Też za czasów świętego Franciszka właściwie tak się zwracano.
też Pan to był ten, kto panował nad swoim ciałem. Dzisiaj bardzo często słyszy się, jak się mówi do kogoś, proszę Pana czy proszę Pani, takim dużym awansem, bo często jest tak, że to ciało panuje nad człowiekiem, a nie człowiek nad ciałem. Właśnie z tego powodu, że tak to określano, że ktoś jest panem swojej ziemi, nie tylko w kontekście takim, że posiada jakąś majętność, ale przede wszystkim dlatego, że panuje nad tą ziemią, czyli nad ciałem, nad naturą, która została mu dana od Boga. Także myślę, że no, głębia tego określenia jest dużo, dużo większa. No i czasami trzeba by się chyba dzisiaj zastanowić nad tym, czy rzeczywiście jest tak, że jestem panem czy panią, jak mnie określają. W tamtych czasach, myślę, że również za czasów jeszcze Honorata było to coś bardzo znaczącego i ważnego, także... I ojciec Honorat do nas nieraz pisał, moje siostry i panie, bo oblubienice mego pana. Tak, naprawdę w domach tak się mówiło, nie? Pani matko, panie ojcze, to było coś takiego bardzo, podkreślając właśnie to, że to są ludzie, którzy mają panowanie nad tym, co takie słabe, ziemskie, aczkolwiek też stworzone przez Boga. Trwają rozmowy niedokończone. W telewizji trwam. Dzisiejszy temat. Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Naszymi gośćmi są córki duchowe błogosławionego Honorata oraz współbrat błogosławionego Honorata, brat mniejszy Kapucyn. Zapraszamy serdecznie wszystkich widzów do współtworzenia tego czasu, do refleksji, do podzielenia się swoim doświadczeniem, może spotkania z siostrami na drogach swojego życia, czy podzielenia się również swoim doświadczeniem osoby błogosławionego Honorata. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny 657 0013 lub 657 0014. Numer w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszamy wszystkich widzów do współtworzenia tego czasu. Błogosławiony Honorat, zakładając, nawet nie tyle zakładając, prawda, według tego cytatu, co bardziej pozwalając, aby Duch Święty... Wspierając, towarzysząc, też... Działał bardzo pięknie, to tutaj zostało wyłuszczone z pobudek chociażby też patriotycznych, prawda? Aby w te środowiska, niejednokrotnie bardzo zdemoralizowane, siostry mogły pójść pełniąc normalne posługi, pracując w fabrykach czy w innych miejscach. Jak to dzisiaj wygląda? Tak samo. Tak samo siostry idą pracując tam, gdzie według charyzmatu powinny, czy właśnie wśród osób, które służą, czy w różnych miejscach pracy, gdzie no nie zawsze jest siostra w habicie, czy ksiądz, no, nie tyle mile widziany, ale nawet nie zapraszany, czy właśnie w środowiskach wiejskich, pełniąc również takie charakterystyczne, specyficzne czasem posługi wynikające z charyzmatu, jak modlitwa za duszę w czyśćcu cierpiące, czy też na przykład wynagradzanie na Świętszemu Obliczu, w ogóle cała teologia wynagradzania, cała ekspiacja, rzeczywistość, troski o Kościół. Bo tutaj ojciec to świetnie powiedział i ojciec Honorat zawsze właśnie budował zgromadzenia na zasadzie franciszkańskiej, gdy pisał listy okulne, prawie w każdym jest, bo został wam dany obowiązek, który spadł na was po świętym ojcu naszym Franciszku. Jest to obowiązek naprawy Kościoła Świętego. Każda według własnego miejsca, bo taki Kościół Święty jest wspólnotą wspólnot i posłany jesteście w różne miejsca po to, żeby naprawiać je od strony wewnętrznej, duchowej. Więc najpierw to jest przykład życia, sposób życia, odniesienia, relacje, potem życie wewnętrzne, potem słowo, katecheza i w końcu czyn. I to były takie te elementy, które nadal istnieją, niezależnie od pewnych zmian społecznych, od troszeczkę zmieniającej się teologii. Nadal to jest cały czas ważne. Naprawa świętego Kościoła. Ojciec Honorat mówił, że to jest rzeczywistość, która nigdy nie zniknie. Zawsze będzie potrzeba naśladowców świętego Franciszka, którzy będą, tak jak on, swoim sercem, swoją miłością, pokojem, dobrem, wprowadzać miłość
w ludzi. Gdy córka duchowa ojca Honorata Aniela Godecka mówiła siostrom właśnie fabrycznym, kim mają być, idąc do fabryk, idąc dzisiaj do różnych miejsc pracy, to mówiła, bądźcie pocieszycielkami strapionych, wspomożycielkami wiernych. Czyli bądź takimi osobami, które będą przez pokój, dobro, przez miłość, akceptację pokazywać Ojca. Czyli bądźcie sercem Maryi, jednym słowem, bądźcie Maryją w rzeczywistości świata. Gdy na przykład Wanda Olęcka, tak dobrze mówię nazwisko, zakładała zgromadzenie sióstr pomożycielek dusz czyśćcowych, to właśnie miała takie wewnętrzne, mocne pragnienie takiej modlitwy za duszę w czyśćcu cierpiącej. Chciała wyjechać za granicę, bo tam takie zgromadzenie we Francji było. I ojciec Honorat mówi, nie, tutaj możesz, prawda, wejść w życie ukryte, połącz to jednocześnie ze swoim charyzmatem. I tak w każdym zgromadzeniu powstał ten fundament związany z duchowością ojca Honorata, do którego dołożyły swoje doświadczenie wewnętrzne, swoje przeżycie, założycielki bądź pierwsze siostry, pierwsze przełożone generalne. I wspomożycielki dusz czyśćcowych w życiu ukrytym modlą się za dusze cierpiące w czyśćcu, prawda? I prowadzą dzieła miłosierdzia, domy pomocy społecznej dla kobiet starszych, chorych, tak? Ale ten charyzmat zawsze jest na poziomie duchowym i pracy. To by podkreślić jeszcze, tak przyszła mi w tej chwili myśl, troskę ojca Honorata o naród, ale zwłaszcza o trzeźwość narodu. Tutaj chcę zaznaczyć, że to w sposób szczególny powierzył naszemu zgromadzeniu. Dlatego też, ponieważ były zakładane karczmy prawie w każdej wsi, siostry zakładały gospody, żeby przeciwstawić się temu. I ważne też, żeby podkreślić, że w takich gospodach, kiedy moja była przełożona prowincjalna, mówiła, a będąc w jednym z takich gospód też przełożoną, konkretnie w Lublinie, mówiła, że kilkanaście studentek miało codziennie obiad. A studentki były wyszukiwane przez profesorów takie, żeby nie szukały innego sposobu zdobywania na życie. A jeżeli chodzi w tej chwili, to tak w sposób szczególny jakoś dzięki przełożonym, które kierują nas, włączamy się w bractwa trzeźwości. To jest bardzo ważne, dlatego że przygotowujemy warsztaty dla ludzi, którzy przychodzą, naprawdę bardzo młodych ludzi. To jest ogromne przeżycie, którzy przychodzą i chcą złożyć przysięgę na krótszy lub dłuższy okres. Przychodzą i włączają się w modlitwy. Od 25 lat jest Księga Postów. Są różne modlitwy. I oni też przed ukończeniem tej przysięgi, najkrócej tydzień przed, przychodzą, żeby ponowić. Ale to jest takie bardzo mocne doświadczenie. Przeżywają też swoje trudności w rodzinach i mówią, że to im pomaga, kiedy są jeszcze warsztaty, tłumaczenie, kim jest człowiek wobec Boga, a jednocześnie też sprawy, jak wpływa alkohol na nasze ciało, na życie człowieka. Zapraszamy naszych widzów do współtworzenia tego czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo. Bardzo proszę. Z kim mamy przyjemność i skąd? Witam księdza. Witam siostry. Chciałam zapytać. A jak ma pani na imię? Skąd się siostry utrzymują? Czy mają jakieś renty, czy pracują, żeby zarobić na życie? I kto to pytanie zadawał? Halo, halo, jest pani jeszcze z nami? Pozdrawiamy panią serdecznie, prosimy o odpowiedź. Tak jak wspomniałam, wszystkie siostry pracują, utrzymujemy się z pracy rąk własnych. To jest franciszkanizm. Święty Franciszek mówił, że bracia, siostry mają zapracować na własne życie, a jeśli już nie mogą, to wtedy idą po prośbie, tak? Wtedy proszą. Więc pierwsze, co robimy, to pracujemy, zapracowujemy na swoje życie. Pracujemy we wszystkich możliwych instytucjach, w zależności od charyzmatu,
W danych miejscach, miastach, wsiach, konkretnych instytucjach związanych właśnie czy ze służbą, czy właśnie z pracą umysłową, czy fizyczną, czy prowadzeniem właśnie własnych dzieł, tak jak wspomniałam o siostrach, domach pomocy społecznej, przedszkolach, szkołach. Także siostry nie utrzymują się z dotacji tak wprost, jeśli nawet ktoś to robi, to miło, ale z pracy rąk własnych. I to jest nasze zadanie. Domy dziecka, czy też tak. Inne, ale przede wszystkim z takiej pracy, którą wykonują, idą codziennie do pracy. W środowiskach państwowych też. Tak. Oczywiście mamy emerytury, jak już wypracujemy. Przyjdzie wiek. To nie jest tak, że nie. Normalnie, ponieważ jesteśmy ukryte, więc często też nie jest to tak wprost wiadome, że siostry podlegamy normalnym prawom pracy w zakładach, instytucjach. 14 do dzisiejszego dnia, prawda? Z tego również są trzy zgromadzenia habitowe. Tak? Siostry Felicjanki, siostry Serafitki i siostry Kniszki Kapucynki. To jest bogactwo naszej rodziny honorackiej, że oprócz zgromadzeń zakonnych... Właśnie, pokażemy całe to drzewo. Oprócz zgromadzeń zakonnych, znaczy wśród tych 14 wspólnot są zgromadzenia zakonne. Zgromadzenia zakonne życia ukrytego, czyli nie noszące habitu, zgromadzenia habitowe, zgromadzenie mniszek, klarysek, kapucynek, które bardzo z nami współdziałają. Mamy takie niesamowite doświadczenie na przykład na podstawie Światowych Dni Młodzieży, kiedy siostry wykonywały tłumaczenia na różne języki, grafikę. Tak naprawdę współdziałały przy naszym tym stole rodziny honorackiej, będąc tam duchem. I Instytut Świecki, posłanniczek Serca Jezusowego. Więc to naprawdę jest rodzina. Bardzo, bardzo w tej rodzinie oprócz dzieci są bracia. Także jest to jedność, której nie można odciąć. To jest też drzewo bracia, ojca Honorata są dla nas braćmi w naszej rodzinie. Pragnę dodać, że siostry mniszki kapucynki są też otwarte na nasze wizyty u nich. Konkretnie, jeżeli chcemy tam odprawić rekolekcje, to bardzo chętnie przyjmują. No i mogę powiedzieć, że dwa razy miałam bardzo takie cenne doświadczenie w dwóch klasztorach w Przasnyszu i w Ostrowie Wielkopolskim. Zapraszamy kolejnego z naszych widzów do współudziału z utworzenia naszego czasu. Bardzo proszę. Szczęść Boże, mam na imię Elżbieta i dzwonię z Lublina. Szczęść Boże. Mam takie zapytanie do siostry Krystyny. Słyszałam, że siostry sługi Jezusa mają dodatkowy, nie wiem nawet jak to nazwać, nazwijmy to krąg, osób, które składają także śluby czasowe, potem wieczyste. Zdaje się, że się nazywają córki Maryi. Czy mogłaby siostra coś więcej powiedzieć o tym kręgu? Może ja źle to nazywam. Bardzo by mnie to interesowało. Kto może przynależeć do tego kręgu? Na jakich zasadach są to śluby? Kto klasyfikuje te osoby do ślubów? Kto może złożyć ostatecznie wieczyste śluby? I czemu służą te kręgi? Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Pani Elżbieto, również serdecznie pozdrawiamy. Prosimy. Jak wspomniałam już, na początku były cztery rzędy, potem zostały wspólnie żyjące i zjednoczone i stowarzyszone. Kiedy zgromadzenie starało się o zatwierdzenie w Stolicy Apostolskiej w 1908 roku, otrzymałyśmy odpowiedź tylko wspólnie żyjące. Naszym pierwszym matkom zależało bardzo na tym, żeby nie tracić zjednoczonych, bo to była naprawdę ogromna ilość osób, które oddziaływały apostolsko i które swoje życie złączyły ze zgromadzeniem, miały złożone śluby. I idąc za przykładem stowarzyszenia jednego z francuskiego, założyłyśmy pobożne zjednoczenie córek Maryi z tych osób, które były zjednoczonymi i chciały nadal takie pozostać, bo te, które chciały wstąpić do życia wspólnego, musiały odbyć jeszcze raz nowicjat i mogły przejść do wspólnoty. Nazwa potem się z czasem zmieniła na Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, gdyż ona bardziej wyraża rzeczywistość. Są to osoby żyjące w świecie, a żyjące, jak już tutaj pani wspomniała, radami ewangelicznymi, ślubowanymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
One najpierw składają czasowe przyrzeczenia w ciągu 10 lat po odbyciu nowicjatu. Nowicjat odbywają tam, gdzie żyją. Tam, gdzie mieszkają, mają swoje tylko spotkania ze swoimi formatorkami, kierowniczkami. A potem składają co roku przez 10 lat przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po 10 latach składają profesję wieczystą, ślub czystości i przyrzeczenia ubóstwa i posłuszeństwa. One mają za zadanie pełnić w świecie to apostolstwo, do którego jest też zobowiązane Zgromadzenie Sług Jezusa, czyli oddziaływać na dziewczęta, na rodziny i młodzież. Nie mają życia wspólnego. Ich przełożoną jest przełożona generalna zgromadzenia. I zgromadzenie zobowiązuje się i kieruje tymi osobami. Daje im kierownictwo duchowe, opiekę duchową i taką moralną. Nie wiem, czy satysfakcjonuje takie krótkie... I każde zgromadzenie założone przez błogosławionego honorata ma swoje zwierzchnictwo, tak? Czy jest jakoś wspólne, pod jednym patronatem? Każde zgromadzenie jest oddzielnym zgromadzeniem. Jednak 18 września 1998 roku podjęta została taka inicjatywa przez 14 przełożonych wyższych zgromadzeń założonych przez ojca honorata i powstała konferencja rodziny honorackiej. To jest takie wspólne dzieło, które może podejmować jakieś wspólne inicjatywy, a jest to jakaś odpowiedź na wezwanie ojca honorata. On w liście okólnym z 1909 roku napisał, że każde zgromadzenie ma swoje pole pracy i nie może wchodzić sobie nawzajem w drogę, ale powinny ze sobą współdziałać i nawzajem się wspierać. I pisał, że to wsparcie może polegać na wspólnej formacji albo elementach wspólnej formacji, na jakimś periodyku, gazecie wspólnie wydawanej, na przykład wspólnych domach wypoczynkowych, urlopowych, także na jakichś wspólnych inicjatywach, dokształceniach, formacjach, nie tylko duchowych, ale również społecznych. I myślę, że konferencja rodziny honorackiej jest formą takiej odpowiedzi na takie pragnienie ojca, ponieważ w ramach właśnie tej konferencji wraz z prowincją warszawską braci kapucynów podejmowane są różne dzieła. I między innymi właśnie ta 9-letnia nowenna przed stuleciem śmierci ojca honorata, to ten dzień już niedługo, 16 grudnia, to była taka okazja do podejmowania wspólnych inicjatyw, konferencji naukowych, formacyjnych, także dla współpracowników, dla świeckich, którzy w jakiś sposób z nami współpracują. Oprócz tego takim duchowym zapleczem, miejscem dla zgromadzeń ojca honorata jest Centrum Duchowości Honorackiej w Zakroczymiu. I chyba i tam są właśnie te elementy związane z rekolekcjami, z dniami skupienia, też indywidualnymi, możemy tam spokojnie pojechać. Jest to takie naprawdę duchowa kolebka wielu zgromadzeń, miejsce dobrego odpoczynku duchowego. Ale warte podkreślenia są inicjatywy młodszego pokolenia, jak na przykład pielgrzymka honoracka. Pierwsza pielgrzymka honoracka, która idzie zawsze, wychodzi zawsze w niedzielę, pierwszą niedzielę wakacyjną, ponieważ ojciec honorat, gdy skasowano klasztor w Zakroczymiu, na piechotę przeszedł do Nowego Miasta. Uważał, że będą to takie jego rekolekcje, a jednocześnie czas postu, takiej trochę pokuty. I zabrał wtedy ze sobą jednego brata Dolorystę Leona. I wyruszył właśnie na piechotę. I właśnie w pamiętnikach Marii Górskiej jest opis tego dnia, kiedy on, ojciec honorat, do niej wchodzi, do jej domu. Opisała, że był na boso, z kosturem, że pragnął się modlić, raniutko wstał. Następnego dnia poszedł, odprawił mszę świętą, o 4 rano wstał. Gdy wracała z tej mszy świętej, napisała, że poczułam się taka uniesiona na duchu, bo pierwszy raz widziałam na ziemi polskie świętego. Więc jak musiało być to duże doświadczenie. I to doświadczenie chcemy przeżywać i co roku chodzimy, już ponad 10 lat, chodzimy na piechotę z młodzieżą. Śladami. No nie da się dokładnie odtworzyć, niekoniecznie wchodzimy do Woli, gdzie mieszkała Maria Górska, ale staramy się odtworzyć ducha, bo nie chodzi o anachronizm, żeby dokładnie być w tym miejscu, bardziej chodzi, żeby wchodzić w ślady duchowe ojca honorata, żeby przeżywać na nowo te doświadczenie Jezusa Chrystusa, które on miał.
I jeszcze jedna inicjatywa młodego pokolenia, strona ukryteziarno.pl. To strona sióstr, które troszczą się o ludzi młodych, pragną, żeby dobrze rozpoznali swoje życie, powołanie i byli szczęśliwi w tym życiu. I proponują właśnie w ramach rodziny honorackiej takie rozpoznanie swojego miejsca w kościele albo do życia zakonnego. Ukryteziarno.pl. Siostro Cecylio, czyli mamy różnorodność, bo każde ze zgromadzeń jest inne, prawda? A jakie są elementy jednoczące? Pewne, przede wszystkim chodzi o duchowość. Tutaj, co by tutaj można było wyłuskać, wydobyć, jako taką nić łączącą? Jeżeli chodzi o elementy jednoczące, to podkreśliłabym chrystocentryzm, wynagrodzenie, maryjność, bo każde zgromadzenie ma, czy w swojej nazwie, czy w swoim zawołaniu, właśnie imię Maryi i, tak jak ojciec wspomniał, w sposób szczególny też duch franciszkański. Obchodzone są też święta, czy franciszkańskie, czy maryjne, w takim, myślę, że w każdym zgromadzeniu, w takim bardziej uroczystym stylu. I przed każdym świętem takim, czy głównym świętem danego zgromadzenia, tak jak u sióstr Łóżek na przykład, to przed świętym Franciszkiem i przed niepokalanym poczęciem jest taki dzień pokuty, dzień postu, przygotowania do danej uroczystości, a wcześniej jest 9-dniowa specjalna nowenna jako przygotowująca duchowo, także czytania duchowne i rozmyślania na ten temat. Odnośnie tych elementów wspólnych ojciec Honorat tak napisał. Głównym celem tych zgromadzeń jest uświęcenie własne przez zachowanie rad ewangelicznych i naśladowanie życia ukrytego Zbawiciela i Jego Przynajświętszej Matki. Zadanie zaś ich ogólne jest ciche apostolstwo domowe i przykładem i słowem w celu utrzymania wiary, mężnego opierania się prześladowaniom świata, rozbudzenia pobożności i przywrócenia gorliwości właściwej pierwszym wiekom Kościoła. I potem dopiero, to było główne, natomiast każde ze zgromadzeń dostawało szczególny cel, szczególne apostolstwo, szczególne miejsce, gdzie pracowało, gdzie po prostu żyło. Szczególny element duchowości, czy jakieś, bo to naśladowanie właśnie chrystocentryzmu, o którym wspomniała siostra, to odtworzenie w sobie tego doświadczenia życia ukrytego Jezusa Chrystusa. A oprócz tego mamy elementy bardziej związane już z charyzmatem, czyli na przykład doświadczenie tego ukrycia w apostolstwie. Jezus, który zachowuje sekret mesjański, który nie zawsze mówi, że jest Zbawicielem, raczej mówi, nie mów nikomu, idź tylko pomóc się, czy powiedz kapłanom, prawda? A z drugiej strony na przykład może być ukrycie bardziej skoncentrowane na domu nazaretańskim, ukrycie bardziej skoncentrowane na Najświętszym Sakramencie. I tak chociaż każde zgromadzenie, ten chrystocentryzm w kontekście właśnie ukrycia Jezusa Chrystusa przeżywa, miało prawo pewne elementy uwypuklić. I to była trochę rola współzałożycielek bądź pierwszych sióstr. Otóż to jest też ciekawe, jak ojciec Honorat je wybierał. Otóż spowiadał bardzo dużo. Jest takie świadectwo w jego liście, że pisze do Godecki, była jego sekretarką, że jak mogłaś mi tyle osób zapisać, jak można wyspowiadać 80 osób do godziny 11. Tam były kolejki z dnia na dzień. Ludzie przychodzili, właśnie były gospody, zamieszkiwali kilka dni w Nowym Mieście, wcześniej w Zakroczymiu, żeby wyspowiadać się u ojca Honorata. I właśnie wspomniana Maria Górska mówi, że ojciec miał w sobie niesamowity charyzmat, ona nazwa to w ten sposób, psychologicznego czytania serca. Czyli był takim człowiekiem, który towarzyszy duszy, czyli rozwojowi wewnętrznemu. I ciekawą rzeczą jest to, że on właśnie wśród tych grona kobiet wybierał te, które miały specyficzne cechy. Można powiedzieć dzisiejszym słownictwem liderki. Osoby, które pociągnął, które stworzą krąg, który będzie dalej się rozszerzał i dalej. On miał kontakt z każdą prawie siostrą do 1908 roku, ale to nie był taki kontakt długi. To była często spowiedź czy krótka rozmowa duchowa. I tu jest ogromna rola matki Sztumer, matki Elżbiety Sztumer, nazywany w naszej rodzinie krypto-felicjanką, ponieważ była felicjanką. Jednak, żeby pomagać ojcu Honoratowi w dziele
właśnie tego towarzyszenia duszą, zdjęła habit i przez 20 lat mieszkała za Kruczyń, potem w Nowym Mieście, pomagając ojcu. Prowadziła rekolekcje, prowadziła rozmowy duchowe, konferencje, katechezy, układała akty oddania się sióstr, celebracje, ceremonie, nabożeństwa. I to też współtworzyły razem założycielki, ustawy, dyrektoria, nabożeństwa, modlitwy. To nie było tak, że ojciec Konrad wszystko sam nie był w stanie. To były tysiące osób. One tak naprawdę współtworzyły. Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam kolejnego widza do współtworzenia tego czasu. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Elżbieta z Łęcznej. Witam bardzo serdecznie wszystkich w studio. Błogosławiony Honorat jest dla mnie takim szczególnym, błogosławionym, wręcz ulubionym. I bardzo się cieszę z tej audycji. Wiem, że właśnie stulecie tutaj będziemy w piątek obchodzić śmierci. I w ogóle pochodzę tutaj z tych rejonów, co błogosławiony Honorat stąpał, bo wiemy, że w Białej Podlasce, Lubartów, Lublin, więc tutaj te okolice reprezentuję. Też zapoznałam się z historią błogosławionego Honorata w książce Odnaleziony przez Jezusa, niesamowita książka, i właśnie zauważyłam, że w tej biografii ojca Honorata można poznać taką naprawdę trudną historię Polski tamtych lat. Więc to tak jednocześnie wiąże się, prawda, nasze trudności polskie z jego duchowością. Ale też zgromadzenia ojca Honorata są mi bliskie, dlatego że w rodzinie dużo właśnie osób odnalazło miejsce swoje w życiu, bo moja ciocia i moja siostra była w zgromadzeniu sióstr Służek. Obecnie córka jest w zgromadzeniu sióstr Honoratek, więc mi jest wyjątkowo miło. Może dlatego tak śledzę duchowość ojca Honorata. Wiem, wiele jest, nie jestem do końca przygotowana do rozmowy, ale jest wiele właśnie takich naprawdę jak gdyby sentencji, gdzie tutaj można się zatrzymać i po prostu jak gdyby realizować w życiu. Mobilizuje po prostu, to wszystko mobilizuje nas do życia takiego naprawdę umocnienia duchowego. I myślę w ogóle, że te zgromadzenia ukryte mają też niesamowicie we współczesnym, prawda, świecie duże znaczenie, dlatego że nam potrzeba jest świadectwa życia, a siostry właśnie, prawda, pokazują w różnych, tak jak siostry tutaj mówiły, że w różnych, prawda, pracują dziedzinach, w różnych, na różnych stanowiskach, więc to jest piękne. Ja z kolei też korzystałam na przykład z rekolekcji, które na przykład w domach zakonnych się organizuje. Wiem, że w przedszkolach, które są przez siostry prowadzone, są oblegane, więc na pewno to świadczy o tym, że są niesamowicie potrzebne. Domy pomocy czy domy wypoczynkowe, więc naprawdę robią wielkie, wielkie dzieła, wypełniając testament Jezusa, no i też swojego założyciela niejako. Bardzo dziękuję za audycję. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Piękny temat, piękna postać w ogóle błogosławionego Honorata. Radzę wszystkim słuchaczom zatrzymać się, sięgnąć. Po prostu myślę, że niejako poznać bliżej, bo my patrzymy na życie zakonne tak może nie do końca przez różowe okulary, tak bym powiedziała. A to wypada nam wręcz zauważyć, że to są wielkie dzieła i wielkie mają znaczenie dla naszego funkcjonowania, życia, rozwoju, wręcz ogólnego, społecznego. Jeszcze raz pozdrawiam i bardzo dziękuję. Dziękujemy również i też serdecznie pozdrawiamy. Błogosławiony Honorat. To powróćmy do stricte jego osoby. Jakim był człowiekiem? Jakie rysy charakterystyczne jego duchowości, ale też takie cechy na co dzień przejawiał ten błogosławiony człowiek? Jaki był współbratem? Czy zachowały się jakieś relacje, opisy, wspomnienia z tamtych czasów? Wspomnienia pewnie. Nie był łatwym współbratem. Mówi się o tym, że nie wiem, czy coś innego mogliby współbracia powiedzieć. Mówi się o tym, że ze świętymi żyje się trudno. I to chyba tak było właśnie.
Pamiętam, że kiedyś jeszcze, kiedy rozpoczynałem życie zakonne, jeden z braci opowiadał nam, że kiedy się dowiedział o tym, że ma być błogosławionym, to mówi, że po jego śmierci. I chyba właśnie tak się dokonało. Także nie był łatwym współbratem, ale też ze względu na to, że sytuacja, tak jak siostry tutaj mówiły, polityczna i społeczna i też te miejsca, w których się znalazł, trzeba pamiętać o tym, że przerwano właściwie w młodym wieku takie zaangażowanie duszpasterskie, które miał w Warszawie. Od strony życia duchowego jest to jak najbardziej zrozumiałe, natomiast tak dla człowieka, który zostaje wyrwany i nie może właściwie wiele zrobić, oprócz tego, że jest zamknięty w konfesjonale i ani rekolekcji prowadzić, ani gdzieś wyjeżdżać na jakieś misje, to jest rzecz bardzo trudna, więc to na pewno miało na niego ogromny wpływ i też z całą pewnością odbiło się na jego takich relacjach z ludźmi. Oczywiście zgromadzono w niewielkim klasztorze zakroczymskim wielu braci różnych wiekiem. Także no, żyć ze sobą nieustannie, zwłaszcza wtedy, kiedy normalnie praca kapłańska polega na tym, że właściwie jest się w drodze i tylko od czasu do czasu przyjeżdża się do klasztoru, żeby zaczerpnąć tego Ducha Bożego, a tak właściwie jest się cały czas dla ludzi. No, to wymagało od honorata rzeczywiście ułożenia. Było mu może troszeczkę łatwiej, bo jako architekt miał w życiu wiele rzeczy zaplanowanych, ale to życie w takim zamknięciu no wymagało takiego rzeczywiście solidnego wzięcia się, powiedzielibyśmy się w karby, po to, żeby też no, nie wpaść chociażby w dzisiaj bardziej modną chorobę, jak jest depresja, żeby to wszystko wytrzymać, dlatego że no, żyjąc ze starszymi braćmi, ocierając się niemal o siebie, ja akurat mieszkam w klasztorze, w którym przebywał przez 27 lat w Zakroczymiu i to jest naprawdę malutki klasztorek. Celki są tak niewielkie, że jak się rozłoży ręce szeroko, to właściwie od jednej do drugiej ściany się sięga i w takich warunkach przyszło tam braciom żyć, więc ocierali się niemalże o siebie. Co na pewno też no, nie było rzeczą łatwą ze względu na też słabość natury. Później, kiedy przeniósł się do Nowego Miasta, sytuacja niewiele się zmieniła. Tam klasztor był bardzo podobny, było ich jeszcze więcej. Powolutku no, przychodziła też starość i ta sytuacja na pewno nie była łatwa. Dlatego też no, od strony życia duchowego to jest zrozumiałe. Zresztą siostry tutaj mówiąc o tych wszystkich przemianach, które następowały, ja sobie tak myślałem, że to są po prostu kolejne etapy życia duchowego, o których sam pisał zresztą. Ta sytuacja zamknięcia nie jest niczym innym jak wydarzeniem Spoleto, które miało miejsce właśnie w życiu świętego Franciszka, kiedy Pan Bóg ingeruje w jego życie i zmienia zupełnie jego pragnienia i to, co chciałby czynić. I to są, widać w tym, jak tak samo to, że nie tutaj Pan Bóg nas chce mieć, że Bóg zawsze też świętego Franciszka wzywał do tego, żeby odbudowywać kościół zrujnowany, taki, który się chyli ku upadkowi, że nie było miejsca na dezercję. W powołaniu franciszkańskim nie ma miejsca na dezercję i to jest bardzo mocno w duchowości podkreślane. Widać, jak to wszystko wpływało też na jego życie i jak bardzo żył, jak bardzo duch franciszkowy nie tyle może mówił o nim, tylko po prostu doświadczał tego w konkretnym życiu. Te ślady, co siostra Cecylia mówiła, obecności Jezusa Chrystusa i świętego Franciszka naprawdę się w nim objawiały. Czy te wszystkie prace z osobami uzależnionymi, to co siostra też Cecylia II wspominała, jakby to nazwać, jeśli nie spotkaniem stędowatym, którego Franciszek doświadczał i które po prostu realizowało się w życiu honorata. Myślę, że to są takie rzeczy, które moglibyśmy tutaj bardzo dużo o tym opowiadać. I też jako przesłanie dla nas, bo przecież dzisiaj bardzo często i ludzie młodzi, ale też starsi doświadczają tego, że mają swoje pragnienia i nie zawsze się udaje zrealizować. Często jest tak, że są po prostu niszczone. Nie jest wcale łatwo żyć z drugim, czego mamy doświadczenie i to też da się wytłumaczyć w kontekście ducha franciszkowego. No i później to porzucanie własnej ojczyzny, szukanie jakiegoś lepszego dla siebie miejsca i ta nauka, która płynie z ducha franciszkowego, że czy to, co mówił honorat, tu Pan Bóg chce mieć nas. Nie powołał nas do tego, żeby ciągle budować nowe miejsca, tylko żeby odbudowywać te, które zostały zrujnowane i tam szukać ratunku dla siebie i dla innych. Dziękujemy za to zarysowanie sylwetki postaci błogosławionego honorata. Zapraszamy widzów do współtworzenia czasu. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Adam z Częstochowy. Serdecznie pozdrawiam siostrę Cecylię Honoratkę. Pozdrawiam cię, Adam. Szczęść Boże. Ja bym chciał taki aspekt tutaj poruszyć,
jak ojciec Honorat, jego wkład właśnie w tworzenie Święta Matki Bożej Częstochowskiej, to się tak ładnie też wpisuje właśnie to 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej, które możemy świętować, które możemy obchodzić, bo myślę, że mało kto wie, że właśnie to przez działania ojca Honorata, przez jego inicjatywę, to święto zostało ustanowione. I ojciec Honorat mówił, gdyby cały nasz naród zebrał się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, właśnie w tym, że cały nasz naród do Matki Bożej pójdzie, widział to, że nasz naród się odrodzi, że my będziemy odrodzeni. I myślę, że te słowa są bardzo aktualne, że ciągle potrzeba nam do Matki Bożej przychodzić i ciągle potrzeba nam, aby właśnie u stóp Matki Bożej się gromadzić, tak jak tego chciał właśnie między innymi ojciec Honorat. On bardzo nawoływał między innymi do tej pielgrzymki ogólnonarodowej, do tego, żeby wszyscy przychodzili do Matki Bożej i jej wszystko zawierzali. Także myślę, że też warto sobie tą sylwetkę ojca Honorata przypomnieć w tym aspekcie takim maryjnym. I też dla mnie ojciec Honorat jest bardzo ważny, ponieważ mając spierzmowanie w roku 2014, objąłem go sobie również jako swojego patrona, bo on jest również patronem wyboru tej dobrej drogi życiowej. Także życzę wszystkim młodym, aby zapoznali się z tą sylwetką ojca Honorata i aby właśnie za jego wstawiennictwem szukali, jak można Panu Bogu służyć. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy również bardzo serdecznie za te słowa. Do Matki Bożej Częstochowskiej to tak dodam, Adam miał rację, że mało sobie o tym przypominamy, że człowiek, który nie wychodził z Nowego Miasta, nawet nie wychodził z klasztoru, bo mu nie wolno było, działał tylko przez konfesjonał, napisał oficjum, mszę świętą, wysyłał pisma do generała Paulinów, do Rzymu i był inicjatorem, pomysłodawcą i tak naprawdę to dzięki niemu jest święto Matki Bożej Częstochowskiej. I jeszcze jedna rzecz, zorganizował pielgrzymkę. Człowiek, który nie wyszedł z konfesjonału, rozmawiając z ludźmi, apelował do sióstr, do zakonu trzeciego, żeby organizowali ludzi, żeby przyjeżdżali. I na pierwsze święto Matki Bożej Częstochowskiej była pielgrzymka zwołana przez ojca Honorata, który nie wychodził z klasztoru nowomiejskiego. Fenomen człowieka, duchowe oddziaływanie, popatrzmy. Nie, nic więcej, duchowe oddziaływanie wnętrza. Już za dwa dni uroczystość piękna dla całej rodziny honorackiej, związana z śmiercią, powołaniem do nieba, do domu ojca, setna rocznica. Jak będą wyglądały te obchody? Czy to będą wspólne, razem wszystkie rodziny, czy oddzielnie? Przede wszystkim wspólnie razem 16. To nasz wszystkich ojciec i brat, więc klasztor nowomiejski, gdzie ojciec Honorat zmarł, gdzie odbył się też jego pogrzeb, gdzie do tej pory jest sanktuarium i też znajdują się jego relikwie, gdzie jest czczony, znany, gdzie całe życie koncentruje się wokół tego serca w klasztorze kapucyńskim. Takie mam doświadczenie, znając ludzi z tamtych terenów, którzy mówią, że no zawsze tak do kapucynów, do ojca Honorata, bo tam jest to coś więcej, to coś więcej. Zacznie się wszystko 15 w Wigilii, ale 16 zwłaszcza zapraszamy na takie, no chyba już prapremierę, ale od wyśpiewanie testamentu ojca Honorata Koźmińskiego i uroczystą mszę świętą, dziękczynną za jego dar jako ojca, jako właśnie przyjaciela dusz później, wielu. Dwa dni później zapraszamy do Zakroczymia. Tak. O 16.30 rozpoczynamy takim programem słowno-muzycznym przygotowanym przez siostry Serafitki i o 17.30 msza święta, podczas której będą poświęcone dwa ołtarze. Jeden odzyskany przez nas niedawno, z XIX wieku, w 1882 roku został zrobiony. Błogosławiony Honorat z pewnością odprawiał przy nim mszę świętą, także jest to właściwie dla nas relikwie. I na jego wzór zostaje drugi odtworzony, do tego trzy obrazy, jeden właśnie przedstawiający błogosławionego i dwa z Janem Pawłem II, Bożym Miłosierdziem. No i też będzie to takie uroczystość związana właśnie z tą setną rocznicą śmierci. Także zapraszamy też do Zakroczymia już w najbliższą niedzielę. Zapraszamy do Zakroczymia w najbliższą niedzielę.
A na 21.30 zapraszamy dzisiaj do Radia Maryja na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych z naszymi gośćmi. Przypomnę, gościmy, są z nami siostra Cecylia Duda ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, siostra Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, pani Krystyna Czerwińska ze Zgromadzenia Sług Jezusa oraz brat Wojciech Sługier z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas pierwszej części naszych rozmów, za to przedstawienie sylwetki, za uruczenie, mam nadzieję, sylwetką i ukazanie również życia poszczególnych zgromadzeń. I zapraszamy na drugą część, w której też myślę, że siostry podzielą się już takim konkretnym doświadczeniem swojego życia na co dzień, również brat. Bardzo serdecznie zapraszamy, godzina 21.30, Radio Maria. Druga część rozmów niedokończonych pod tytułem Przyjaciel duszy, błogosławiony Honorat Koźmiński. Za ten czas bardzo dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.